Witam Was, moi kochani, z Seszeli. Pokażę Wam dzisiaj najpiękniejsze miejsca, które odwiedziliśmy w tym cudownym wyspiarskim kraju, położonym 1600 km od Afryki nad Oceanem Indyjskim. Można poruszać się zarówno autobusem, taksówkami, jak i wypożyczonym autem. Jeżeli chodzi o autobus, to warto wiedzieć, że autobus nie zawiera turystów z walizkami, więc trzeba wtedy skorzystać z taksówki. My wypożyczyliśmy auto i tutaj też warto wiedzieć, że niektóre firmy wypożyczające auta życzą sobie, aby były one zwrócone całkowicie czyste. My spotkaliśmy się z taką sytuacją na wyspie Praslin i musieliśmy zapłacić dodatkowo 100 zł za czyszczenie auta, bo było pełno w piasku. Z Mahe dopłynęliśmy promem tutaj na Praslin, właśnie tym, który tam widzicie w oddali. Na miejscu z karteczką z naszym nazwiskiem czekały na nas dwie osoby z wypożyczalni samochodów i teraz zobaczcie, jak wypożycza się samochód na Seszelach. Miejsca, które warto odwiedzić na Seszelach, to trzy wyspy. Wyspa Mahe, na której znajduje się stolica, najmniejsza stolica na świecie, nazywa się ona Victoria. Wyspa Mahe, wyspa Praslin i wyspa Ladige. Z wyspy Mahe na wyspę Praslin można przedostać się samolotem lub też promem. Ceny w zależności od okresu są porównywalne, ale prom zazwyczaj jest jednak tańszy. Przy promie warto wiedzieć, z wyspy Mahe na wyspę Praslin prom płynie przez godzinę i jest to godzina podskakiwania. Zresztą jak będziecie na łódce, to zobaczycie, że wszędzie są punkty z woreczkami do wymiotowania. No niestety trzeba o tym też powiedzieć, bo dzięki temu możecie się zaopatrzyć, jeżeli się wybieracie, a nie lubicie, macie chorobę morską, no to warto się zaopatrzyć wcześniej w tabletki, które trzeba zjeść 2 godziny wcześniej, a nie przed samą podróżą, bo wtedy one nie działają. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were so bad. We were on and we were... Czy na Seszelach jest drogo? Nie mam dla Was niestety dobrych wieści. Niestety na Seszelach jest drogo. Czasami nawet za makaron trzeba zapłacić jakieś 60 czy 70 zł. Wybór jedzenia też nie jest jakiś rewelacyjny. Ja myślałam, że będę, że najmi się tu owoców morza, ryb, tego, czego najbardziej mi brakuje w Polsce czy w Azerbejdżanie, ale nic z tego. Niestety to wszystko jest naprawdę bardzo drogie. Można spróbować przywieźć sobie trochę suchego prowiantu z Polski. My przywieźliśmy dużo krakersów, ciastek, bo mamy dziecko, więc wiadomo, że takie przekąski zawsze się przydają. Był to bardzo dobry pomysł, bo w sklepach również jest bardzo drogo. Natomiast jeżeli chodzi o jedzenie, to najlepszym sposobem jest skorzystanie z tak zwanych takeaway. Są to miejsca, które często znajdują się na trasie. Wystarczy spytać miejscowych, bo oni tam zazwyczaj jadają. Jedzenie dostaje się na wynos, ale w większości tych miejsc można je również zjeść na miejscu, są tam stoliki. Właściwie wszystko kosztowało 60 rupii, więc jakieś 16-17 zł. I są to różnego rodzaju dania. Jest to taka tak jakby stołówka, ale to jedzenie było naprawdę dobre. Ani razu się na nim nie przyjechaliśmy, nie mieliśmy żadnych problemów żołądkowych, więc polecam Wam z całego serca takeaway. Jest bardzo szybko, prosto i tanio i przy okazji spróbujecie lokalnego jedzenia, co jest chyba najważniejsze. Teraz będziemy kupować banany, papaje, kokosy. Postanowiliśmy spędzić trochę czasu w różnych restauracjach i poznać tutejszą kuchnię, więc zaraz pokażę Wam, co takiego jemy. Tutaj pysznie wyglądającą sałatkę ze śmiornicy. Natomiast tutaj zamówiliśmy pancakesy z bananami i z kokosem. Zaraz zobaczymy, jak to będzie smakować. The next day. Ta nasza kolacja wygląda w ten sposób. Jemy w takeaway.
które jest tutaj. Przed chwilą właśnie tutaj zamawialiśmy. Takie tej koło jest otwarte do 9 wieczorem. Tutaj na Seszelach to jest chyba najlepsze ze wszystkich, które wypróbowaliśmy. Lody, ryba z frytkami i sałatka z tuńczykiem. I oto, proszę Państwa, nasza kolacja. Moim sposobem na Seszele, który polecam Wam, jeżeli będziecie mieli ochotę również zrobić coś takiego, było spanie w bardzo tanich miejscach, a następnie wybieranie się na śniadanie do ekskluzywnych hoteli. W takim hotelu śniadanie kosztuje około 60-70 zł, w zależności od tego, jaki to jest hotel i co oferuje, ale za to widoki i te miejsca były tak niesamowite, że warto było jakby dodać ten koszt dodatkowo do ceny naszego noclegu w jakimś apartamencie czy guest house'ie. Przy okazji zobaczyliśmy naprawdę cudowne hotele i cudowne miejsca, w których raczej nie moglibyśmy sobie pozwolić spać, bo w jednym z nich na przykład noc kosztowała 400 euro za śniadanie. Z dzieckiem, to jak najbardziej tak. Nasze dziecko było przeszczęśliwe, Andreas ma 2,5 roku i jeszcze nigdy nie widziałam, żeby tak się bawił dobrze na plaży. Trafiliśmy na taki okres, że morze jest dość niespokojne, było dużo fali. Była to dla niego rewelacyjna zabawa. Natomiast z dzieckiem nie zobaczycie wielu plaż na Mahe. To zależy, jakie duże są Wasze dzieci i jakie są chętne do podróżowania, bo bardzo wiele zejść jest stromych w dół. Jeżeli jesteście z wózkiem, no to nie każdy ma tyle odwagi ciągnąć dziecko na takie podróże. Jeżeli chodzi o taką ogólną organizację wyjazdu, to co my zrobiliśmy, uważam, że było wspaniałe. Spaliśmy 4 noce najpierw na wyspie Praslin, później 3 noce na wyspie Ladika, następnie 2 noce na wyspie Mahe. I myślę, że jest to świetny sposób na to, żeby zobaczyć no przynajmniej większą część Seszeli, bo to są 3 największe i najciekawsze wyspy wśród 115 seszelskich wysp, kreolskich wysp. Więc to Wam zdecydowanie polecam. Nie róbcie tak, że śpicie na Mahe i robicie sobie jednodniową wycieczkę na Ladik, bo akurat może być pogoda nie taka, albo po podróży promem będziecie się bardzo źle czuli i będziecie mieli cały dzień zmarnowany. Poza tym to jest zupełnie co innego. Odwiedzenie wyspy w jeden dzień i przespacerowanie się właściwie po niej. Warto odkryć te wyspy. A to dlatego, że na Praslin znajduje się chyba 10 plaży, które naprawdę warto zobaczyć. Podobnie jest na Ladik. Jak poruszać się po tych wyspach, to tak jak Wam wcześniej już mówiłam, jeżeli chodzi o Praslin, to najlepiej tam wypożyczyć samochód. Nie ma z tym żadnego problemu. Jeśli zamówicie samochód przez internet, to wychodzicie z promu i od razu czeka na Was ktoś z kartką i prowadzi Was bezpośrednio do auta. Trzeba jednak pamiętać, że na Seszelach jest ruch lewostronny. Więc przygotujcie się psychicznie na to. Ale to nie jest problem, człowiek od razu się przestawia. Ja sama jeździłam. Natomiast na wyspie Ladik nie będziecie już potrzebowali samochodu. Zresztą tak, z wyspy Praslin na wyspę Ladik to już jest tylko 10 minut promem. Po wyspie Ladik można poruszać się wyłącznie rowerem, co jest świetne dla tych, którzy nie mają na co dzień możliwości czy chęci na jakiś wysiłek fizyczny, na jakąś aktywność fizyczną, bo jeśli się chce cokolwiek zobaczyć, to trzeba tym rowerem pojeździć. Dla mnie to było super, bo strasznie dawno nie jeździłam rowerem i chyba teraz jak wrócę do Baku, to od razu kupię sobie rower. Jechać na Seszele. Najlepsza pogoda i jednocześnie pora sucha występuje tutaj od kwietnia do listopada. Wtedy jest zdecydowanie mniej wilgotno i oczywiście jest i prawie zawsze jest tutaj słońce. My byliśmy na Seszelach w styczniu, w porze deszczowej. Grudzień, styczeń to są właściwie te 2 miesiące, kiedy jest najgorsza pogoda. I muszę jednak z przykrością przyznać, że wielokrotnie niebo było pochmurne, że wypatrywaliśmy z nadzieją na to słońce, że raz padało, a nawet była ulewa. I nie mogliśmy
musieliśmy wyjść z hotelu przez godzinę. Wiadomo, że wtedy jest taniej i jest mniej turystów. To był dla nas ważny argument. Jeżeli macie taką możliwość, to warto zaoszczędzić trochę więcej i jednak wybrać się w porze suchej, nie w porze deszczowej. Mam nadzieję, że pomogłam Wam chociaż trochę w organizacji podróży na Seychelles na własną rękę. Jeżeli potrzebujecie więcej informacji, to zapraszam Was oczywiście na bloga www.tasteandtravel.pl i do zobaczenia! Kogo spotkaliśmy na plaży Anselm Lazio. Jeżeli tutaj będziecie, to wy również możecie przyjść i przywitać się z nimi. Wow! Cześć, żółwiu! Ale kochane!